porządku, na początek pokażę wam faceta, który postanowił się opalać w ciemnym pomieszczeniu, tak? Uda mu się to na pewno. Zapraszam was do prawdopodobnie ostatniego odcinka z GTA Vice City. Muszę tylko włączyć misję taksówkarza, bo nam praktycznie ta misja pozostała. I szukaj poświetlonych przechodniów, to klienci, których musisz zawieźć w określone miejsce, bla bla bla, w określonym czasie. I tak naprawdę głównie na tym misja polega. Tutaj warto przy tych głupkach uważać, bo no wiecie, jak wysiądziecie z samochodu, no to po misji, a oczywiście nikt by tego nie chciał, a po drugie to nie jest taka trudna misja, tylko niestety czasochłonna, jak to w taksówkarce niestety jest oczywiste. Prawdopodobnie ostatni odcinek, bo nie wiem, czy na taksówce skończymy grę na 100%. Mam już 98%. Tak jak widzieliście, przepraszam, w poprzednim odcinku i chyba będę musiał przemalować samochód. No i tak wygląda sprawa. Zabieramy pasażerów w określone miejsca, tam gdzie chcą. Co 5 pasażerów dostajemy premię bonusową za ciągłość wszystkich zleceń. I tak praktycznie możemy w każdej chwili zakończyć misję, bo wszystkie nasze statystyki odnośnie pasażerów, czy także tej misji, zapisują nam się w statystykach. Możemy sobie podejrzeć. One będą w środku całych statystyk, jak będziemy mieli już rozwiniętą całość. I na tym to głównie polega. Po prostu tylko zabierać klientów w określone miejsca. Oczywiście najpierw szukać, a dopiero potem szybko dojeżdżać do miejsca. Im szybciej to zrobimy, tym dostajemy więcej pieniędzy, bo oczywiście w krótszym czasie, to wiadomo, jest nagroda za szybkość. Takie trochę Crazy Taxi w wydaniu GTA. Tym bardziej... bardziej standardowym wydaniu. No i myślę 5 pasażerów. Pokażę wam, jak to się odbywa i potem już będę musiał sam się niestety z tym borykać. Nie wiem, czy uda mi się to dzisiaj zrobić na 100 pasażerów wymaganych. Oj, nie sądzę. To będzie bardzo długo trwało. Kiedyś nawet pamiętam, jak ostatnio robiłem Zagrajmy z Vice City, to było chyba parę lat temu, no to poprosiłem kogoś, by mi tam przeszedł trochę tych zleceń taksówkarskich, żebym tam tylko kilka ostatnich miał, żeby na koniec pewnego odcinka tam pokazać, że faktycznie będę miał 100 pasażerów. No i tak było, tak faktycznie było. Ale to było bardzo dawno temu i dzisiaj się znowu z tym będę borykał. Ale będziemy mieli coraz bliżej do 100. Nie wiem co prawda, ile jeszcze będę miał do zrobienia, bo wydaje mi się, że mam wszystko pokończone. Wszystkie zadania, wszystkie poboczne misje, wszystkie znajdźki mam. Nie sądzę, bym jeszcze coś znalazł po drodze. Coś, co mógłbym pominąć. Się dalej zastanawiam nad tym. Zawsze w grach GTA jest taki problem, że jak chcecie na 100 zrobić, a robicie sobie i tak listę, to po pewnym czasie jednak czegoś nie dopilnujecie i zgubicie się w jednej misji. Nawet czasami nie wiecie, w jakiej dokładnie, bo nie będziecie się orientować za bardzo, nie? Zwłaszcza, że jak przechodzicie grę pierwszy raz, no to już w ogóle. To jest zawsze problem z tym. Ale podejrzewam, że dzisiaj może zrobię te 25. Dalej resztę pociągnę w innych dniach, bo dzisiaj nie da rady tego zrobić, a mamy dzisiaj 9 lipca 2017, a muszę wam powiedzieć ze szczerością, że 10 lat temu, dokładnie właśnie w tym miesiącu, w lipcu, w 2007 roku, zaczynałem porządnie grać w GTA Vice City na moim jeszcze poprzednim kompie. No wtedy to był nowy, bo miałem go z siostrą raptem 5 miesięcy, no to nie był to jakiś stary rzęch. Może tylko karta graficzna nie była jakaś taka naprawdę wielce wymagająca, ale naprawdę fajnie mi się w to grało i dobrze wspominam sobie te pierwsze momenty, zwłaszcza, że nie miałem dźwięku tak naprawdę, a to był ściągnięty z torrentów,
GTA Vice City. Trochę się on ściągał. Nawet nie ważył 1 GB, bo miał tam ucięty dźwięk faktycznie. I sobie miałem zapisaną płytkę na nim, ale na płytce tą grę, ale nie wiem, czy tam jeszcze gdzieś będę ją miał. Prawdopodobnie tylko skrót zapisałem, a wiadomo, skrót to nie jest cała aplikacja. Cały program, a wtedy myślałem inaczej, nie? Wtedy się wszystkiego nie ogarniało. No i tak to wyglądało, nie? Dobra, mam 5 pasażerów, także no, żmudna robota mnie czeka, ale postaram się tak bez przerwania zrobić to chociaż 25. To wtedy zobaczymy, nie? No dobra, no to do późniejszej części odcinka was zapraszam. Okej, nie przechodziłem misji od początku do końca, ponieważ musiałem jeszcze przetestować sobie własne piosenki w grze. Można coś takiego zrobić już nawet w GTA 3. Kiedyś się z tym bawiłem, mogę wam na chwilę pokazać, jak to mniej więcej wygląda. W folderze do gry, między innymi właśnie musimy umieścić nasze pliki MP3, ewentualnie skróty, jeżeli nie musimy wszystkiego przynosić. No i wtedy to już wiecie, jak jest. No i tak możecie sobie ustawić, żeby grało na waszej radiostacji. Ona się znajduje dokładnie na samym końcu całej listy dostępnej w Vice City, po Wave 103. I obojętnie co możecie sobie posłuchać, to sobie leci. Niestety nie mam czegoś takiego wgranego, że można pomijać traki albo cofać się, żeby posłuchać sobie jeszcze raz. Gdzieś to tam trzeba wgrać jakiś element. Myślałem, że to jest normalnie w grze, a to się okazuje, że nie. W GTA San Andreas można, co ciekawe, pomijać traki kolejne. I jakoś to tam później fajnie to wygląda. Już taki, powiedzmy, porządny odtwarzacz MP3. Natomiast tutaj mi leci po prostu tak, jak leci, losowo. Czekajcie, muszę sobie się wsłuchać. Nie wiem, co mi tam leci. Tak, ta muzyczka Sonic Eraser, masakra. Dobra, będziecie mieli przynajmniej fajne wspomnienia z tego odcinka, bo nie wiem, czy to będzie ostatni, 42, 3 odcinek? Zaraz sprawdzimy to, bo jeszcze mi zostało 2 pasażerów. Mogę wam to jeszcze za chwilę udowodnić. No, dzisiaj jednak się udało to zrobić, tylko trochę czasu musiałem poświęcić. Tak, musicie minimalnie poświęcić pół godziny. Pół godziny musicie poświęcić, żeby to przejść. A tak maksymalnie, jak macie dobre skille i wiecie mniej więcej, jak jechać do określonego miejsca końcowego, no to tak około godziny. Około godziny wam to zajmie. Ale sama misja jest dosyć upierdliwa. 100 pasażerów to jest dużo i zrobienie tego bez przerwy, no to jest wyczyn. Aczkolwiek nie jest to takie trudne, ale po prostu się nie chce. I za pierwszym razem przypadkowo w ogóle mi się wcisnął Enter, bo chciałem przerwać na chwilę grę, zapauzować po prostu. A mi się nie udało. No i trackiem z Cool Spota, gdzie mamy specjalny level z wersji Master System. Zobaczymy, czy rezultat przejścia gry na 100% się dzisiaj objawi, czy w ogóle przedstawi nam się na ekranie. 99 pasażerów. Ostatni przede mną i ostatni będzie facet w szarej koszulce, możemy nawet sobie zobaczyć jego. Z jakimś dziwnym napisem i ma twarz podobną do pulpetów z ziemniakami. Ma tak niewyraźną twarz, że naprawdę. Znaczy nie, że niewyraźną, ale ma naprawdę strasznego kulfona na środku. Także no, naprawdę, pozdrawiam. Pozdrawiam jego rodzinę. Dobra, i zobaczymy, czy stówka mi wstuknie, czy stówka mi stuknie. O, no. Dobra. Mają dopalać, wystarczy wcisnąć klakson. To jest dopalacz? To jest raczej skok. Jaki dopalacz?
Co oni wymyślają? O, jak ściśniemy klakson, możemy skakać taksówką. To też występuje w Vice City Stories. Nie pamiętam, jak było w LCS-ie, ale chyba też one mogły skakać. Ale zaraz, nie pojawił nam się komunikat odnośnie 100%. I w tym momencie zaczynam się martwić o to, że dzisiaj tego nie zrobię, kurczę, no. Ha, muszę szybko wpaść na pomysł, co jeszcze należało zrobić, żeby mieć stówę. 99%. I tu już dupa zbita. Muszę sobie zobaczyć, co trzeba jeszcze zrobić, żeby osiągnąć stówę. I wtedy może jeszcze szybko coś dogram, bo widzę, że tu jestem załamany lekko. Skoki zrobiłem, są wszystkie. No dobra, to ja zaraz do was wrócę. Zobaczę, co jeszcze powinno się znaleźć na mojej liście. Dobra. Szkurde, żeby cię matka zbiła za to, co zrobiłeś. Jeszcze raz. Prawdopodobnie odkryłem, czego nie zrobiłem na tym save'ie i ja jestem w szoku. Nie zrobiłem tej jednej misji z motorkiem PCJ600, PCJ600, gdzie zbieramy te cholerne punkty, a ja je robiłem na początku. Ja to pamiętam. Ale nigdzie z kolei, co dziwne, naprawdę to jest dziwne, nie spotkałem się... Aj, za nisko. Nie spotkałem się z wpisem do statystyk odnośnie tego wyzwania. I może wypadałoby to zrobić teraz. Może stówka nam wpadnie. Dobra, teraz ostrożnie. W tle muzyczka z Sonic Eraser, gdzie układamy klocki. Naprawdę to jest bardzo piękna muzyczka. Naprawdę bardzo ją uwielbiam. Basia jest aż w szoku, że lubi taką muzyczkę. No nie, teraz ten policjant będzie mi zawracał dupsko. Dobra, jeszcze raz. Ojej, po 19. Kurde, myślałem, że ja to zrobię, nie? Dobra, no playlista teraz się odświeży w tej chwili. No to... Czekajcie, plac zabaw PCJ. Czy będzie tu wpisany, bo... Ja tego tu nie widzę. No gdzie jest? Nie ma. Coś mi się zdaje, że tego nie zrobiłem. Jestem przekonany na 100%. Na 100% do GTA Vice City. Poważnie. Już niedługo kończymy tą serię. Już praktycznie w tym odcinku. Tylko wystarczy to cholerstwo zrobić. Ja pierdzielę. Dobra, ja już to wiem. Kolejność dowolna. Tak, ale trzeba wszystkie. Wszystkie trzeba... Ała! Moje siedzenie! Dobra. Tylko zmienię sobie stację na moją. A dalej ta muzyczka będzie. Dobra, jedziemy. Mega Drive w końcu musi jakoś zabrzmić, nie? Dobra. Jedziemy z tym koksem. Trzeba to zrobić, bo już kurde naprawdę, coś przegięcie, nie? Może zrobimy w rekordowym czasie, no zobaczymy. W każdym razie... No jestem w szoku, że tego mi się nie udało zrobić. Jakoś w ogóle w całym zagrajmy. Dziwne to jest. Skoro ja doskonale pamiętam, że ja to robiłem. Dobra, mamy ponad połowę już. Gdy pamiętam, jak za pierwszym razem to robiłem, to kurde, nie mogłem w ogóle dolecieć tam do tej chaty właśnie, co mamy przed chwilą. Co mamy ją teraz. Kurde, ale dużo czasu mam, wow! Kurde! A tak, kurde, to pamiętam, miałem tu 15 sekund. Nieźle. Zatrzymaj się, jedziesz! No, udało się.
Nowe ubrania w Willi Versettiego. O! To chyba zrobiliśmy na stówę już. Teraz masz nieograniczoną amunicję i podwojoną wytrzymałość pojazdów. Tak jest, moi drodzy, wreszcie po... ilu? 4 latach? 4 latach przechodzenia Vice City udało się nareszcie dobić do stówki wymarzonej. Patrzcie, mam 200 pancerza i 200 zdrowia. Jedziemy szybko do naszej Hawiry na wyspie Rozgwiazdy. Starfish Island. I udowodnię wam, że mam stówę. Muszę tylko zapisać grę, bo to jest bardzo ważny moment. 9 lipiec 2017, dokładnie 10 lat temu. Oczywiście patrząc na ten miesiąc, bo nie wiem, którego dokładnie lipca. No wam już niestety nie powiem, bo nigdzie tego nie udokumentowałem, żeby wam ściślej powiedzieć. Zacząłem grać w tą grę i jestem po prostu z niej zadowolony. O, i jak mamy 100%, to mamy przede wszystkim dwóch gości możemy wynająć, którzy mogą nam pomagać w ogóle na mieście, jak będą nas gangi atakować czy coś. Tylko ja chcę rewolwer. I amunicja nam się nie kończy, co jest bardzo dobrą wiadomością, bo to, co już zbierzecie, to praktycznie już wam się nie będzie amunicja kończyć. Patrzcie na to. I miałem, widzicie, 1490 naboi. Dobra, i mamy strój Franki, który nam pokazuje, że udało nam się zrobić Vice City. Kurde, nie chciałem nic zrobić, nic kopnąć, tylko chciałem po prostu pokazać tą koszulkę, bo jest napisane: przeszedłem Vice City i dostałem taką głupią koszulkę. Takie jest oficjalne tłumaczenie z polskiego. I muszę wam powiedzieć, że jestem podekscytowany teraz. Który to save? To jest ten starszy. Pyk. Dobra, save jest oficjalnie zrobiony. Statystyka już wam udowodni, że udało się zrobić wreszcie, kurde, dzięki jednemu zadaniu udało się zrobić grę na 100%. Nie tylko taksówce, przy taksówce, ale i także przy tym jednym pierdołowatym zadaniu. Stuwa, proszę bardzo, przed wami. Całkowity czas grania 20 godzin. To chyba mój najszybszy let's play, jaki do tej pory zrobiłem z serii GTA. Nie dość, że tak mało odcinków, to jeszcze taki czas grania 20 godzin, to naprawdę krótko. Ja kiedyś pamiętam, przechodziłem znacznie więcej. Przechodziłem tak około, jakby nie skłamać, około 35-40 godzin, nie? Bo się dużo tam paplałem, wiecie, poznawałem mapę, jak ona wygląda, ale widać rezultaty. Także co sądzicie o tym całym let's playu, czy wam pomogłem, jeżeli robiliście podobnie misje, wszystkie te inne duperele tak jak ja, no to dajcie znać, czy zrobiliście tak samo. Jeżeli zrobiliście, to naprawdę jestem zadowolony, że wam mogłem pomóc w tej chwili. I cóż, to będzie na tyle z Vice City. Naprawdę jestem w szoku i nie wierzę, że ja to mówię, ale jest taka prawda. Stuwa mówi sama za siebie. Ja was bardzo wszystkich pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnym let's playu z GTA Advance'a tym razem. Grand Theft Auto Advance będzie na Game Boya zaawansowanego. Tylko ściągnę emulator. Zobaczcie, jak się nagrywa. Jak się nagrywa super. Zaczniemy oczywiście nową serię. I pomału będziemy zmierzać do tych nowszych GTA. Ponieważ będziemy mieli Liberty Stories. I będę ogrywał tylko wersję na PS2. No i Vice Stories na PlayStation 2 także będzie nagrywany. Potem jak będzie z GTA 4, na razie spokojnie, ale myślę, że Xbox 360 wystarczy. Tylko muszę mieć pendrive'a czy tam inny nośnik danych, żeby sobie mieć te save'y dla potrzeb tego. Dla zagrajmy, żeby to, wiecie, normalnie wyglądało. Nie wiem w ogóle, czy tworzyć w przyszłości nowe konto, żeby móc wam pokazywać, jakie osiągnięcia wbijają się, ale chyba to będzie zbędne, mi się wydaje. Mamy po prostu grać dla przyjemności i oczywiście dla pomocy, żebyście też mogli fajnie gry przechodzić tak jak ja. W porządku, to będzie ostatnia chwila z Vice City. Bardzo wam wszystkim dziękuję za uwagę i do zobaczenia oczywiście w następnym odcinku z kolejnej serii, tym razem GTA Advance. Do zobaczenia.